Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, magazyn Zza Kółka. Jak w każdy wtorek gości u Państwa w domach. Mam nadzieję, że weekend majowy Państwu przebiegł przyjemnie, mimo kiepskiej pogody. Ale dzisiaj już tą pogodę względną mamy. A dzisiejszy temat dość prosty, ale jakże lekceważony przez praktycznie nas wszystkich. To jest tak zwana obsługa codzienna samochodu. Tak naprawdę jeszcze ja pamiętam ze swoich czasów, kiedy chodziłem na kurs prawa jazdy, taki temat był poruszany, czyli tej obsługi właśnie codziennej, co kierowca powinien zrobić przed każdym wyjazdem przy aucie. Także w dzisiejszym odcinku przypomnijmy sobie rzecz, którą tak naprawdę nikt nie stosuje. Tak, z braku czasu czy innych powodów. Także zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka o obsłudze codziennej auta. Szanowni Państwo, czas, kiedy uczęszczałem na kurs prawa jazdy, minął już bardzo, bardzo długi, ponad 25 lat, ale pamiętam jak dziś, kiedy instruktor taki temat poruszył, dość istotny, gdzie niewiedza na temat obsługi codziennej auta mogła skutkować właśnie niezaliczeniem pewnego etapu kursu. Także co powinien kierowca zrobić przed każdym wyjazdem tak naprawdę na drogę? Proste, podstawowe rzeczy. Pierwsza rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, oświetlenie auta. Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy na światłach mijania mamy obowiązek jeździć całą dobę, także oświetlenie. Po prostu przed wyjazdem włączyć światła mijania, przejść się dookoła auta, czy wszystkie punkty świetlne są sprawne, czyli czy świeci jedna żarówka przednia, druga żarówka przednia, jeżeli jeździmy oczywiście na światłach mijania. Oczywiście nie pomijamy tyłu auta, również pozycyjne tylne przy światłach mijania mają się świecić. Przy okazji oczywiście możemy sobie sprawdzić, czy oświetlenie tablicy rejestracyjnej również jest sprawne. Cała taka czynność 30 sekund dosłownie zajmuje, a możemy zaoszczędzić, co zresztą mój syn jakiś czas temu doświadczył, możemy zaoszczędzić troszkę pieniążków. Wyjechał autem z niesprawnym właśnie jedną przednią żarówką. W ciągu pół godziny 100 zł stracił w kontakcie z panami w mundurach na drodze. Kolejne światła, które powinniśmy sprawdzać, są to oczywiście kierunkowskazy. Możemy po kolei włączać lewy, potem prawy lub zbiorczo, że tak powiem, włączając awaryjne, przejść dookoła auta, czy wszystkie żarówki są sprawne. Dla podpowiedzi, jeżeli w kierunkowskazie którakolwiek z żarówek jest niesprawna, zazwyczaj większość samochodów ma taki system, że dana strona po prostu bardzo szybko miga. Wtedy jest to też sygnał, że któraś z żarówek kierunkowskazów jest przepalona. Oczywiście nie zapominajmy o bardzo ważnych światłach, czyli światłach stopu. Jeżeli mamy drugą osobę, która może pomóc i zweryfikować poprawność, oczywiście skorzystajmy z takiej osoby, bądź też podjeżdżając pod jakiś mur, płot, gdzie możemy, naciskając hamulec nożny, zweryfikować poprawność działania tych świateł. I przejdźmy teraz tak naprawdę już z przodu auta pod maskę, gdzie też pewne czynności zajmujące naprawdę niewiele czasu powinniśmy przeprowadzić. I jak pamiętam sprzed wielu, wielu lat też o takie rzeczy instruktor pytał podczas egzaminu. I jak dobrze pamiętam, instruktor zawsze
może nie zawsze, ale jeżeli pytał, to gdzie sprawdzamy olej, gdzie uzupełniamy płyn hamulcowy, czy też płyn chłodniczy. I dodatek do takich codziennego sprawdzania auta powinniśmy zaliczyć te sprawdzenie poziomu oleju, zerknięcie na zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodniczego, zazwyczaj półprzezroczysty, gdzie można wzrokowo, bez odkręcania jakichkolwiek korków, zweryfikować, czy ten poziom jest poprawny, czy też nie. Płyn hamulcowy zawsze praktycznie na pompie, bądź zbiorniczek przy pompie. W różnym stopniu można zabujać, widać, że jest górny poziom i ten płyn jest. Część płynów możemy szybciutko, wzrokowo sobie zweryfikować wskazania. Olej w silniku. No oczywiście musimy posłużyć się bagnetem. Też miejmy na uwadze, że też część aut współczesnych już tego bagnetu nawet nie ma. Już tylko polegamy tak naprawdę na wskazaniach elektroniki na desce rozdzielczej. Ale tutaj mamy, że tak powiem, wersję manualną. Także sprawdzimy sobie olej. Ja zawsze w aucie, u mnie, czy w każdym aucie, kiedy miałem, zawsze gdzieś miałem wciśnięty w kącik kawałek szmatki właśnie w tym celu. Zanim zanurzę ponownie bagnet, oczywiście na każdym bagnecie, to tak już naprawdę dla przypomnienia Państwu, każdy bagnet ma swoje różne oznaczenia, czy też tak jak w tym wypadku są to kropki, czy też nacięcia na bagnecie oznaczające poziom minimalny, poziom maksymalny. No i ten olej, wiadomo, musi się znaleźć pomiędzy, bądź górna granica jest dopuszczalna. W tym wypadku górna granica, pamiętam, przy wymianie oleju również ten stan był, nie zmienił się od kilku tysięcy już kilometrów. Mogę uznać to za poprawny, jak najbardziej, wynik. Przy tej czynności oczywiście niezbędne jest to, żeby auto stało w miarę na poziomej powierzchni. I taka obsługa codzienna, szanowni Państwo, pojazdu. Raz, że możemy zaoszczędzić właśnie pieniążków, jeżeli mamy jakieś niesprawne oświetlenie, no bo jesteśmy widoczni z daleka, jeżeli coś jest nie tak z oświetleniem. Dla policjantów oczywiście. Kierunkowskazy, istotna rzecz, niezmiernie istotna rzecz, poprawnie działające światła stopu. Ciężko nam na co dzień wychwycić, czy te światła stopu są sprawne, czy też niesprawne, dlatego warto chociaż raz w tygodniu sprawdzić właśnie z pomocą innej osoby, bądź też podjeżdżając pod jakiś mur, płot wieczorem i nacisnąć ten hamulec, zobaczyć, czy tam się wszystko zaświeciło. A przy okazji, jak maskę mamy otwartą, zawsze wzrokowo warto spojrzeć na nasz silnik, czy nie widać jakichś wycieków na przykład, czy też oleju, czy też z przewodów płynu chłodniczego. Wcześniejsze wykrycie usterki zawsze pozwala nam zaoszczędzić pewne pieniążki, gdyż zaniedbania zawsze idą w koszty po prostu. Cóż, maskę chyba możemy już zamknąć. Przeprowadziliśmy takie wzrokowe, szybciutkie, tak jak Państwo widzieli, nie zajmujące nam długo czasu czynności, ale należy to przeprowadzać. Często niestety o tym zapominamy, czy też nie wiemy nawet. Te słowa tutaj mogę skierować ku młodym, oczywiście nie wszystkim, bo są osoby, które dbają o auta i wiedzą, o co chodzi i który korek jest do czego, ale też takie czasy mamy, że dzisiejsza młodzież, zaznaczam, nie do wszystkich te słowa kieruje, nie interesuje się po prostu, wie, że to brzęczy i jedzie do przodu, do tyłu i podstawową obsługę zna, ale takie czynności na pewno się przydają
wiedza się przydaje takiej obsługi codziennej. I jeszcze na koniec zostawiłem do obsługi codziennej taką czynność jak zerknięcie na opony. Czy wzrokowo nie widać, że któraś z opon na przykład ma mniejsze ciśnienie? Porównać sobie przednią z tylną, prawda? Czy wyraźnie, oczywiście mówię, wzrokowo to są czynności tak naprawdę wszystkie przeprowadzane za pomocą oczu i rąk, czy któraś z opon nie ma wyraźnie mniejszego ciśnienia, co może oczywiście objawiać się właśnie jakąś dziurą, jakąś nieszczelnością w oponie i wcześniej zareagować. Nie każde auto współczesne posiada czujniki ciśnienia oleju, czujniki ciśnienia powietrza w kołach, choć od kilku lat już jest to obowiązkowe wyposażenie każdego auta. A jazda na zbyt niskim ciśnieniu może spowodować to, że zniszczymy sobie oponę, ale też również jest niebezpieczeństwo, bo auto zupełnie inaczej się prowadzi, inaczej reaguje. I co, szanowni Państwo, chyba w dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnieliśmy sobie dawne zadania z kursu prawa jazdy, ale również i na egzaminie też bywały takie pytania. Mam nadzieję, że przydadzą się Państwu te informacje w codziennej eksploatacji auta. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.